Moim ukochanym pieskiem jest moja kochana Grace, jest to mops. Ma dopiero roczek, więc no, jakoś towarzyszy mi od roku i czuję, że jakby jest moją taką przyjaciółką, jest zawsze przy mnie. No Nie właśnie, pamiętam, jakie co to inspiracje, dało. skąd te A, inspiracje? inspiracje. Filmy, książki, muzyka, tak? Bo pewnie o to najbardziej z tych dziedzin. No ogólnie moją inspiracją, jeśli chodzi o film i też jakby moim ulubionym filmem, jest film Tamte dni, tamte noce, który jest pięknie stworzony, jest historia we Włoszech, piękne, piękne obrazy i też wydaje mi się, że tam wszystko jest po coś, ujęcia właśnie drzew i tych krajobrazów. Stąd po prostu zachwycam i wracam do niego co jakiś czas. To rozumiem, że jesteś romantykiem typowym, tak? Potrafisz siedzieć na przykład, patrzeć przed siebie na drzewa, na ptaki, na zboża, tak? Tak, tak. To, no, ja dużo też lubię spędzać czasu na dworze z naturą, odciąć się od telefonu, po prostu otaczając się tym pięknem. I to cię inspiruje? Napisałeś jakąś piosenkę albo wymyśliłeś jakiś koncept w tym czasie? To jest dobry sposób? Ogólnie ja zamykając się w moich czterech ścianach w pokoju, w nocy najczęściej, pewnie jak każdy ma naturę w myśli, i też jakby ja za moim oknem mam jakby dziką naturę trochę, bo jakby nie ma kolejnego domu, jest, rosną sobie jakieś krzaki. Dla mnie, moją mamę to mega irytuje, a dla mnie to jest na przykład mega inspirujące, kiedy na przykład otwieram okno, słychać świerszcze, to jest mega super. I jakby też, też wiersze, bo ja najczęściej piszę wiersze, też z tego powstają utwory, ktoś mi pomaga, poszerza ten tekst, więc jakby też piszę o tym właśnie, że jest otwarte okno, ktoś, nie wiem, spogląda do mnie, no. Bardzo proste, ale bardzo właśnie szczere i takie od serca, tak? Podobno psychologią się interesujesz, to prawda? No, psychologią ostatnio się zacząłem interesować i o takim może rozwoju duchowym trochę pod względem takiego, nie wiem, naszej świadomości, o tym, że nie trzeba się przejmować, o tym, że przyciągamy pozytywne myśli, więc ostatnio też przeczytałam taką jedną książkę i też dużo zmieniła w mojej głowie, że jakby po przeczytaniu jej jakby boję się smucić, że jakby będę ten smutek i to zło właśnie do siebie przesyłał. Jakby jak się cieszymy, przesyłamy pozytywne wibracje i też jakby dobro przychodzi z nas. To tak działa. No właśnie też rozmawialiśmy o tym, że masz na przykład natłok myśli i próbujesz coś stworzyć. Piszesz scenariusze, jak mi donoszą tajne służby. Co to będzie? Coś, co jeszcze się na przykład nie ukazało, a masz jakiś pomysł? Ogólnie no, ja mam pełno pomysłów. Na każdy teledysk widzę, jaki jest obraz i też najczęściej to jest wykorzystywane i to jest mega super, że mam je trochę w jakiś taki układ, mogę włożyć tą cegiełkę, zainspirować kogoś, żeby stworzyć właśnie taki film krótko, nawet metrażowy i pokazać to, tą piosenkę właśnie w tym teledysku jednym. No dla mnie ogólnie teksty, jak piszę sobie na przykład jakiś wiersz, ja też dużo rysuję obok, żeby to jakoś, nie wiem, sobie poszerzyć te myśli. Też dużo maluję, więc jakby cały czas ten artyzm u mnie się nawija. Tak, ty jesteś trochę tak, bo też twój imidż jest określony, specyficzny, specjalny, wyjątkowy. Interesujesz się modą. A masz jakieś wzorce? Czerpiesz z jakichś innych projektantów, czy na przykład, nie wiem, sam sobie siadasz, rysujesz, mówisz, o, to będę, w tym będę chodził, to ubiorę, jak to wygląda u ciebie? Ogólnie no, to jest bardzo dziwne, bo jakby w czasie, kiedy dojrzewa człowiek, to dużo się zmienia tych inspiracji i też jakby czerpiemy dużo. Tak, ja na przykład najczęściej jakby wchodzę na Pinteresta, wyszukuję jakichś ubrań od takich znanych projektantów, szukam tego w sieciówkach, w lumpeksach, albo nawet kupuję jakieś, nie wiem, stare marynarki. Mam też dużo w ogóle ciuchów po moim dziadku, pradziadku, które wykorzystuję, ubieram do wywiadów. Więc bardzo się cieszę, że też nadaję jakby drugą duszę tym ubraniom. I też jakby te ubrania leżą u mnie w garażu, a ja tam właśnie po nie sięgam, lubię je przerabiać, malować, nie wiem, jakimś sprayem, więc po prostu drugie życie. No powiedz, a dzisiaj co masz na sobie? Dzisiaj ogólnie to jest mega spontaniczny plan, bo informację, żebym zrobił dwa stroje, które wybierzemy. No i rano tak stwierdziłam, że jakby rękawy są takie, więc trzeba obciąć i zrobiłam taki spontaniczny plan.
tutaj trochę kreatywności włożył. No i to jest fajne, to jest fajne właśnie u artysty, że potrafi też coś takiego na spontanie zrobić. No dobra, to na 3-4 zaczniemy. Mam tutaj taki dzwoneczek baśniowy.